Mimo że do 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało jeszcze dużo czasu, to jaworznicki sztab nie próżnuje. Już od kilku tygodni trwają przygotowania do finału, który odbędzie się 15 stycznia 2017 roku. Pracujemy przez 3 miesiące, zbieramy ludzi, zbieramy pomysły, zbieramy wolontariuszy, którzy w ten jeden jedyny dzień wyjdą zbierać pieniądze, uczestniczą w wielu atrakcjach i wiele, wiele różnych rzeczy przygotowują. Dzisiaj na przykład mamy drugie spotkanie, na którym omawiamy szczegóły, omawiamy różne rzeczy, które ciągle się zmieniają i prosimy tutaj, żeby otwartym sercem, otwartym umysłem, otwartymi pomysłami zgłaszać się do redakcji. W czwartek w siedzibie jaworznickiego sztabu odbyło się kolejne, już drugie spotkanie z udziałem wolontariuszy oraz osób, które wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mamy nadzieję, że będzie również tyle atrakcji, ile było w tamtym roku. Wiem, że nawet mają przylecieć jakieś siły powietrzne, jakieś balony. Wiem, że będą żołnierze, będą nawet morsy, będą pokazy psów, które gdzieś tam są trenowane. No i również zespoły muzyczne. Muzyka cały czas gdzieś towarzyszy, cały czas w sztabie. Jaworzno gra z orkiestrą niemal od samego początku, bo już od 24 lat. Jest 25 finał, gramy 24 razy. Mimo że jeszcze dużo czasu, ale pracujemy ze wszystkimi i rozmawiamy ze wszystkimi, wszystkich prosimy o pomoc. W tym roku do akcji przyłączyła się Galeria Handlowa Galena, w której w dniu finału na mieszkańców będą czekały liczne atrakcje. Myślę, że będzie bardzo dużo się działo. Na razie jesteśmy w fazie przygotowań, natomiast mam nadzieję, że zgłosi się bardzo wielu chętnych. Na pewno będzie scena, na pewno będzie muzyka, na pewno będzie zabawa i dla najmłodszych i tych najstarszych, i na pewno będzie bardzo kolorowo. Cały czas czekamy także na zgłoszenia wolontariuszy. Na chwilę obecną zapisanych jest około 100 osób. Na dzisiejszy dzień potrzebujemy około 80 jeszcze wolontariuszy. Kto chce, proszę zgłaszać się do redakcji ze zdjęciem. I to wystarczy w sumie, bo wszystkie dane tutaj zbierzemy. Natomiast jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to też zapraszamy za tydzień. Generalnie mamy spotkania w każdy czwartek tygodnia. O wszystkich atrakcjach, które odbędą się w ramach 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, będziemy informowali na bieżąco.